Czego uczy mnie Biblia w księdze Ezechiela 16:9? I obmyłem cię wodą, spłukałem z ciebie twoją krew i pomazałem cię olejkiem. Księga Ezechiela 16:9. Jezusa Chrystusa, naszego Pana chwały, ubogim. List Jakuba, 2:1-6. I nikt nie wspomniał owego ubogiego. Kaznodziei 9:15. Znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym stał się dla was ubogim, abyście ubóstwem jego ubogaceni zostali. Drugi list do Koryntian 8:9. Bóg szukający grzesznika. Zgodnie z prawem, Bóg był w miejscu świętym i nieczyste rzeczy musiały być usuwane, a kapłan i lewita uczestniczyli w tym świętym procesie. W Ewangelii natomiast Bóg jest w miejscu nieczystym, szukając zrujnowanych. Pan Jezus Chrystus idzie, czyniąc dobro. Nieznajomy z nieba przyszedł tam, gdzie człowiek leżał ubrudzony we krwi, spojrzał na niego i zlitował się. Podszedł i zaangażował się w całe to zanieczyszczenie, nietknięty nim. Obmył zranionego grzesznika z krwi i namaścił go olejem, jak czytamy w Ezechiela 16:9. Wszystko to uczynił i zamienił się miejscami ze zranionym grzesznikiem, bo choć bogaty Jezus Chrystus, nasz Pan chwały, wzgardzony ubogi, nikt z ludzi nie wspomniał tego ubogiego, stał się po to ubogim, abyśmy przez jego ubóstwo ubogaceni zostali i stali się bogaci w nim. Jakuba, 2:1-6, Kaznodziei 9:15 i 2 Koryntian 8:9. I obmyłem cię wodą, spłukałem z ciebie twoją krew i pomazałem cię olejkiem. Ezechiela 16:9. Jezusa Chrystusa, naszego Pana chwały, wzgardziliście ubogim. Jakuba 2:1-6. Nikt nie wspomniał owego ubogiego, Kaznodziei 9:15. Znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, stał się dla was ubogim, abyście ubóstwem jego ubogaceni zostali. Drugi list do Koryntian 8:9.